Witam serdecznie wszystkich na pierwszych zawodach tegorocznych na Wygolinie pod tytułem Rozpoczęcie sezonu Scarf Adventure. Zawody niewielkie, kameralne, 6 ekip, dużo znajomych, ale widzę też nowe twarze, co mnie niezmiernie cieszy. Na pewno się poznamy bliżej w czasie zawodów. Cóż, zawody rzutowe, 4 kije na ekipę plus oczywiście markery. Punktowane dwie największe ryby. Pierwsze miejsce, start w europejskich zawodach odbywających się na tym zbiorniku Carp Adventure Eurocup. Drugie miejsce jest to tygodniowa zasiadka na trudnym jeziorze pod Szczecinkiem, Jezioro Leśne się nazywa. No i trzecie miejsce to jest 5 dni u nas na Wygoninie. Big Fish, są to nagrody rzeczowe, są to dwa kołowrotki najwyższej serii z Miwardi SHX Panther. Pytania? Proszę bardzo. Nie wiemy. Ty już wiesz. 20. Stanowisko 20, czyli siedzicie obok siebie. Dwadzieścia cztery. Stanowisko zaraz przy przystani. Także blisko prysznic. Co ja mogę trafić? A tam ryba czubka. 19. Rozumiem, tam jest dużo miejsca. Że i tak już jest wiadomo? 21. 21. Dobra. Cztery.
Witam wszystkich na zakończeniu rozpoczęcia sezonu w Skarpadlecze. Na początku chciałbym wam wszystkim podziękować, że wszyscy się przyszliście na zakończenie. No. To jest wielki szacunek przede wszystkim ode mnie dla was i wobec siebie nawzajem. Super, dziękuję za to. Dobra, zaczniemy chyba rozdawać to, co najfajniejsze, czyli nagrody. Trzecie miejsce. Łukasz Graj i Ryszard Piponoga z wynikiem 22-170. Brawo, brawo chłopaki, brawo Wami. Drugie miejsce. Jakub Dubak, Ania Dubak i Łukasz Walotek. Zapraszam. Pierwsze miejsce. Gdzie jest Wojtek? Wojtek Bennarek i Mariusz Biliński. Mariusza nie ma, ale podziękowania. Proszę mnie złożyć. Na pewno. Za pierwsze miejsce chłopaki mają start w międzynarodowych, tak naprawdę międzynarodowej imprezie odbywającej się tutaj w październiku, czyli Skarpadlecze Euro Cup. Przyjedzie sporo ekip, no tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że z całego świata, ale na pewno z całej Europy. I zapraszam. Rozpoczęcie sezonu Skarpadventure się zakończyło. Pierwsze zawody wygonińskie w 2018 roku, otwierające ten sezon. Cóż mogę powiedzieć? Kameralne, 6 ekip. Większość znajomych, ale nowe twarze, co mnie niezwykle cieszy. Najdalsza ekipa przyjechała i wywalczyła drugie miejsce z Sosnowca aż. Także 500 kilo mają. No cóż, każda ekipa złowiła rybę. Każda ekipa złowiła rybę. Największa ryba padła 18660, złowiona przez Mariusza na stanowisku numer 18. Wojtek później został sam. Dołowił 15, umacniając się na pierwszej lokacie. Tak jak powiedziałem, trójka łowiących, Ania i Kuba Dubak i Łukasz Walotek na miejscu drugim z Sosnowca. I na trzecim chłopaki, nie wiem dokładnie skąd oni byli tak naprawdę. Wiem, że mieszkający za granicą, za granicami Polski. Trzecie miejsce wywalczyli na stanowisku numer 24. Zabrakło im troszeczkę ponad pół kilograma do drugiego miejsca. I tyle. Sezon tak naprawdę się zaczyna. Mamy maj, wygonin żyje, ryby pobierają coraz więcej pokarmu, coraz częściej biorą. Super. Jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować wszystkim za udział i za super atmosferę, bo to była naprawdę fajna rywalizacja, bez niepotrzebnych spin, z wieloma uśmiechami na twarzy. Dziękuję raz jeszcze. No i zapraszam już prywatnie, a może na zawody. Jeszcze 5 edycji w tym roku. Zapraszam jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej.